Tego nie wiesz o Kamilu Grosickim? Obserwuj po więcej ciekawostek sportowych i wpadnij na mój kanał na YouTubie. Grosik na prawej ręce ma wytatuowany wizerunek Matki Boskiej, która ma go chronić i pilnować przed powtórzeniem głupot z przeszłości. Kamil, kiedy miał 19 lat, wpadł w uzależnienie od hazardu, a jego kariera stanęła pod znakiem zapytania. Wszystko zaczęło się, gdy zabrali go tam starsi koledzy. W Pogoni Szczecin dostawałem stypendium 300 zł. Podszedłem do stołu na 20 minut i wygrałem tyle, ile w klubie dostawałem na miesiąc. Pomyślałem, to niesamowite, jak łatwo można zarobić. I tak ruszyła machina. Największe trudności nadeszły, gdy zmienił klub. Z Pogoni na warszawską Legię. Wpadł w amok, liczyła się tylko gra. Długi przejadały całe wynagrodzenie i dochodziło aż do 300 tysięcy złotych. Pod koniec 2007 roku było tak źle, że trafił do zamkniętej kliniki na Mazurach, specjalizującej się w leczeniu uzależnień. Cały czas widziano w nim potencjał i rok później wrócił do gry.